Dzień dobry. Dzień dobry. Wtorek, 9:30, kawa z fundraiserem. Ania, Anio, witam się z Wami bardzo serdecznie. To jest takie moje powitanie co tydzień, którego prawie nikt nie słyszy. Ale nic nie szkodzi. Ci, co sobie oglądają później, to wiedzą, że zawsze zaczynam tak samo. Jakoś trzeba się rozpędzić, od czego trzeba zacząć. Więc jeszcze raz dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że dołączacie na Instagramie, już dołączacie, na Facebooku dołączacie. Bardzo się cieszę. Widzimy się dzisiaj dwa razy, przypominam, dwa razy. Teraz na kawie rano, która ma być krótsza, to znaczy ja tak postanowiłam, taki jest plan na dzisiaj, że będzie troszeczkę krótsza. I widzimy się wieczorem o 20 na webinarze, więc proszę sobie zapisać, zapamiętać, zapisać się na webinar, kto się jeszcze nie zapisał, bo się widzimy dwa razy. Czekam na Was znów. Czekam na Was znów z końcówką kawy, także dzisiaj mi zeszło z moją poranną kawką trochę dłużej, aż do pół do 10. Co w kubeczkach, moi drodzy, co w kubeczkach, co u Was? Piszcie mi, a ja Wam powiem, o czym będziemy sobie dzisiaj mówić. Dzisiaj mówimy sobie o podsumowaniu zbiórki. Jak wiecie, maj, te ostatnie tygodnie, robimy sobie takie myślenie o planowaniu, wracamy do tego planowania nie tylko na końcu roku, nie tylko w listopadzie, tam był webinar, jak zaplanować rok i nie zwariować i koniec, ale w ciągu roku trzeba sobie o tym przypominać. No i właśnie macie od tego na przykład mnie, na przykład mnie. Widzę, że jesteście. Madzia jest z nami na żywo chwilę. Bardzo się cieszę. Cześć Madziu, super. I z zieloną herbatką, no to wspaniale, to super. Krysia jest z nami. Cześć Krysiu, co u Was, jak tam Wasze wyjazdy i plany wakacyjne? Widziałam, że tam się u Was trochę dzieje. Tak, mamy przypięty komentarz właśnie o zapisie na dzisiejszy webinar o tym, jak zaplanować pracę zespołu na czas zbiórki pieniędzy, bo to nie jest tak, że jak mamy fundraisera, to on wszystko zrobi, jedna osoba zrobi wszystko. Ktoś jest odpowiedzialny, ale nie działa sam. Więc o tym sobie będziemy mówić, na co zwrócić uwagę. Będzie o zarządzaniu zespołem, zarządzaniu takim zadaniem i właśnie taką pracą. No, będzie inaczej niż do tej pory. Będzie inaczej niż do tej pory. Pojawi się trochę nowych słów, nowych sformułowań, nowych perspektyw, mam taką nadzieję, dla Was, więc będzie trochę inaczej niż do tej pory, więc serdecznie zapraszam wszystkich tych bywających na wszystkich webinarach oczywiście również. Witamy się z Wami bardzo cieplutko i tak w miarę słonecznie, w miarę, jak tam u Was wiosna, No właśnie, i dzisiaj sobie w kontekście tego planowania na webinarze będzie o planowaniu zespołu, pracy zespołu, a na tej kawie będziemy sobie mówić o takim aspekcie planowania, czyli podsumowania. Czyli podsumowania. Podsumowanie jest elementem planowania pracy, znaczy całego procesu, jakim jest zarządzanie swoją pracą i czuwanie na tym, żeby nam wszystko fajnie zadziałało. Kasia pisze, że będzie. Bardzo się cieszę. Madzia pisze, że przeczytała już newsletter. Ekstra. Przypominam, że wtorki z Armigerem są wtorki z Armigerem i to są takie wtorki jak dziś, czyli poleciał newsletter, poleciał, doleciał. Mamy kawkę i wieczorem mamy webinar. Wtorki, takie dni armigerowe, więc bardzo się cieszę. Czytajcie, sprawdzajcie skrzynki. Kto się nie zapisał na newsletter, to szybciutko leci na armiger.pl i tam się zapisuje na newsletter. Będzie dostawać co tydzień wiadomości od nas, ode mnie, od Szczepana, również czasem od Eli, żeby właśnie dowiedzieć się wiadomości z wiedzą, z zaproszeniami, żeby Wam nic nie umknęło, żebyście mogli brać udział, korzystać z tych wszystkich rzeczy, które dla Was przygotowujemy. Zapraszam Was oczywiście do takiej współpracy bliżutkiej z nami, to znaczy możemy do Was przyjechać, zrobić Wam szkolenie, przepracować z Waszym zespołem, czego będziecie potrzebować, czy strategię, czy fundraising, czy planowanie zbiórki i tak dalej, więc oczywiście jesteśmy dla Was. Pamiętajcie o tym. Okej. Okay. Kosiarka gdzieś tam. No, taki sezon, no nie? Taki sezon. No, Kasi, kosiarka. No, tak bywa. To ładnie pachnie trawką. Liliana, ja mam kilka łyków pierwszego w tym sezonie domowego cold brew, ale co do kawiarni, bo mam dzieciarnię w domu. Okej, okay, no to pięknie. Kawiarnia, cudownie. Dzieci w domu, ty w kawiarni. Cześć. Ekstra. Kochani, piszcie, co tam jeszcze u Was, co dobrego, czy macie jakieś zbiórki, jak Wam idą, bo sobie właśnie o takich rzeczach będziemy mówić i dzisiaj sobie szczególnie mówimy właśnie o tym, jak podsumować
na co zwrócić uwagę, podsumowując swoją zbiórkę, bo pamiętamy, bo o planowaniu zbiórki to już było po prostu full wszędzie, wszystko możecie sobie znaleźć na bazarku, kupić plan kampanii, brief, znaleźć sobie kawy na YouTubie, czy na Fejsie, czy na Insta. Było o planowaniu po prostu masa treści, planowaniu samej zbiórki. Natomiast o podsumowaniu już tak dużo sobie nie mówiliśmy, więc sobie planujecie całe działania i potem nie jest tak, że jest koniec zbiórki i jest takie, o rany, zmęczyliśmy się, już idźmy do domu. Ale zatrzymujemy się i jeszcze przed nami jeden bardzo ważny etap, czyli podsumowanie, czyli wnioskowanie, sprawdzanie, czy zrobiliśmy to, co chcieliśmy i jak, i dlaczego, i w ogóle po co, zaraz sobie bliżej się temu jeszcze przyjrzymy. Więc to podsumowanie i sprawdzenie, czy ta zbiórka nam się udała i jakie są kryteria udanej zbiórki, to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby sobie na to popatrzeć i mieć na ten temat swoje zdanie, powiedzmy, bo zaraz sobie zobaczymy, że w każdej trochę organizacji mogą być trochę inne kryteria udanej zbiórki, bo życie zaskakuje i jeżeli macie zbiórki za sobą jakiekolwiek, to wiecie, że jest zawsze trochę inaczej, niż się spodziewaliśmy. A kto ma pierwszą dopiero za sobą, to w ogóle był zdziwiony, że to tak wygląda. No ale tak jest, tak po prostu jest. I teraz, czy nam się zbiórka udała, kiedy ona nam się udała i czy zebrane 100% na liczniku to jest jedyne słuszne kryterium. Robicie zbiórki, widzę, że tam na przykład w makatce jest, w Żyj pełnią życia, rozmawialniki ruszyły, widziałam, tak? Tak mi mignęło gdzieś tam szybciutko. W Bezcennych, u Macieja oczywiście, wszędzie gdzieś tam są zbiórki, kto chce się pochwalić, to może, proszę bardzo, można wrzucać, komentarze są dla Was, linkujcie sobie do Waszych... Dobra, bo ja czytam komentarze, nie mogę się skupić. O jest, właśnie, no właśnie Madzia tutaj linkuje do rozmawialników. Fajnie, u Bezcennych jest, no są Wasze zbiórki, są zbiórki i tak jak Madzia pisze, każda kolejna jest prostsza, ale dlaczego jest prostsza? Dlatego, że zatrzymamy się po naszej zbiórce i zastanowimy się, jak było. Nie tylko, czy nam się udało, poza tym samo się nie dzieje, nie? To jest Wasza ciężka praca. Czyli czy zrobiliśmy to, czy nasza społeczność to zrobiła, czy nasi darczyńcy to zrobili, czy weszli w to. To jest takie ogólne wrażenie, możemy sobie wejść do tego trochę głębiej. I teraz rzeczywiście, po pierwsze musicie sobie zobaczyć, tak jak mówiliśmy sobie w listopadzie, ja już o tym wspomniałam, w listopadzie był webinar, chyba że nie w listopadzie, a wydaje mi się, że w listopadzie, jak zaplanować rok i nie zwariować i być z siebie dumnym. Ten webinar oczywiście jest dostępny na bazarku, jak większość pozostałych webinarów. I to był taki moment, kiedy mówiliśmy sobie o tym, pomyślcie o roku strategicznie, to znaczy jaki mamy cel strategiczny, co będziemy osiągać w tym roku, ile pieniędzy będziecie zbierać w tym roku. I to nie może być tak, że teraz sobie wymyśliliście tamto, a teraz dobra, to zróbmy sobie zbiórkę na to, zróbmy sobie na to, a potem we wrześniu orientujemy się, ale myśmy zebrali dopiero 20% kwoty, którą sobie założyliśmy, że zbierzemy w ciągu całego roku. Więc jesteśmy w maju, w połowie maja i to jest ten moment, kiedy patrzymy sobie, czy my realizujemy nasze cele strategiczne, czy my realizujemy nasz plan roczny, który sobie wymyśliliśmy, mniej lub bardziej opisaliśmy szczegółowo, i czy my już zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić w tej części roku? Już mamy jeden kwartał za sobą, pół drugiego. To jest ten moment, kiedy trzeba sprawdzić, czy my jesteśmy na kursie, który sobie utrzymaliśmy. Mała gwiazdka, kurs można zmienić, ale on musi mieć uzasadnienie. Nie widzi mi się, ale uzasadnienie Waszego rozwoju, Waszych planów, Waszej strategii, to musi być jakieś takie uzasadnienie rzeczywiście, że to ma ręce i nogi. Więc teraz sobie myślimy, czy nasze zbiórki, które teraz ostatnio prowadziliśmy, nasza praca z darczyńcami w ogóle, praca z naszą społecznością, realizuje nam cele, czy my robimy to, co chcieliśmy? Bo musieliśmy sobie to rozbić na cały rok, no nie? Ustaliliście sobie, że zbierzecie, nie wiem, 1000 nowych adresów mailingowych i teraz jest połowa maja, ile z tego zrobiliśmy? I dlaczego? Czy 30%, czy 70%, bo taki był plan, czy chcieliśmy inaczej, jak to wyglądało w podziale na kwartały. Sprawdźcie sobie to jest niezwykle ważne, żeby teraz zobaczyć, co my mamy w drugim kwartale i co nas czeka dalej i czy będziemy mieć przestrzeń na wyrobienie tego, co zaniedbaliśmy wcześniej. Ale może tak też było, że
mieliśmy teraz zebrać mniej, bo wiemy, że potem mamy nie, event, festiwal, coś tam robimy i wtedy nam, wtedy będziemy mieć większe możliwości, większe efekty, większe liczby. Ale to jest wasz, powinno być w waszym planie roku. Więc jak sobie tak rozdzieliliście na te kwartały, to teraz sobie przyglądamy się temu, czy my sobie zrealizowaliśmy te rzeczy. No nie, czyli umiejscawiamy zbiórkę w planie na cały rok. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, ja zaraz sobie wrócę do komentarzy. I teraz, jak już sobie zejdziemy do tej zbiórki, którą macie teraz, albo zamknęliście niedawno, albo będziecie zamykać niedługo, bo trwają, bo widzę, że to jest taki moment, gdzie to żyje, że to trwa. Więc jak będziecie zamykać te zbiórki, to pamiętajcie o tym, żeby zrobić to podsumowanie, żeby zrobić rzetelnie, sprawdzić swoje założenia, które mieliście na początku. Jak korzystacie z planu kampanii fundraisingowej, a trochę nie wyobrażam sobie, żeby robić zbiórkę bez planu kampanii fundraisingowej, to wiecie, że oznaczamy sobie tam kilka rzeczy. I między innymi oznaczycie sobie cele przeróżne i tam będziecie mieć też wskaźniki. I my dzisiaj sobie tutaj powiemy teraz o trzech takich rzeczach, obszarach, może tak, w trzech obszarach, którym warto się przyjrzeć, podsumowując zbiórki. Pierwszą będzie to właśnie z naszego planu, czyli będą wskaźniki. Wskaźniki. Okropne słowo. Ale niesamowicie ważna rzecz. Czyli liczby, procenty, to co sobie liczbowo oznaczyliśmy. Czyli, że pozyskamy 150 nowych darczyńców, że będziemy mieć 10 regularnych z tej grupy, że oczywiście zbierzemy tam 30 tysięcy czy ileś tam, no to jest wiadomo, że ta kwota również jest wskaźnikiem, że no nie wiem, że wyślemy na przykład 3 newslettery w ciągu miesiąca, albo co tam możecie sobie zrobić, że zapisało się na przykład ileś tam nowych osób na newsletter, no nie? Albo ileś osób wzięło udział w kursie. Twarde, twarde rzeczy, albo że wypuścicie nowy kurs, albo że wypuścicie e-book. Twarde rzeczy, które możecie policzyć. I to, jak sobie ustalacie na początku zbiórki, to jest to, co sobie sprawdzacie na końcu tej zbiórki. Czyli czy my to mamy, czy my to zrobiliśmy, w jakim stopniu zrealizowaliśmy te cele. Te wskaźniki, no nie? Tutaj pojawił się link do planu kampanii fundraisingowej, jest. Madzia pisze, plan kampanii to jest must, bardzo pomocny. No tak, tak, dokładnie tak. No nie da się planować bez planowania, bez dokumentu, w którym to spiszemy, bo potem nie możemy do tego wrócić, a musimy. Więc będziemy mieć wskaźniki i to będzie taki pierwszy obszar podsumowania zbiórki. Jeszcze będą dwa, a ja sobie szybciutko przejrzę, co tutaj w komentarzach. Madzia pisze a propos newslettera, że fajny prezent w newsletterze, więc sobie wejdźcie i korzystajcie, że zbiórka jest kawka. Tak, fajnie mieć już pierwszą zbiórkę za sobą, każda kolejna jest o wiele prostsza. Tak. Ela dopisuje, a każda kolejna po ewaluacji jest spokojniejsza. Otóż to. Jeśli chodzi o zmianę waszych działań, wojna trochę opóźniła niektóre tematy, ale wszystko do przodu, pisze Magda. Tak, super, super. Rzeczywiście, no są takie rzeczy właśnie, że zewnętrzne czynniki, które nam wpływają na to, co robimy. Więc dostosowujemy się elastycznie, sobie coś tam przesuwamy, zmieniamy, ale mamy cały czas ten plan na rok. Cały czas plan na rok jest i wiemy, co mamy realizować. Madzia jeszcze pisze, że co więcej, plan jednej kampanii potem pomaga przy kolejnych. Tak, tam jest niesamowita wiedza. I wiedza jest właśnie drugim obszarem, na który chciałam zwrócić waszą uwagę. Czyli w podsumowaniu zbiórki i takim poczuciu, czy sprawdzaniu, czy zbiórka nam się udała i co to znaczy, że się udała, że wyszło, czy to znaczy, że mamy 100%. Oczywiście termin jest też wskaźnikiem. Pamiętajmy o tym, że termin jest wskaźnikiem. Czy my to zrobiliśmy szybciej, czy zrobiliśmy dłużej, jak nam ta dynamika szła, to też jest ważna obserwacja po zbiórce. Więc obserwujemy sobie też po zbiórce wiedzę. Czego się nauczyłeś? Co teraz umiesz? Czego nie umiesz wcześniej? Co teraz wiesz, a nie wiedziałaś przed zbiórką? Czego nauczył się Twój zespół? Czego nauczyliście się jako zespół?
To sobie przejdziemy do tego też na webinarze, bo właśnie będzie o zespole, o współpracy w zespole. Jaką masz wiedzę, którą wykorzystasz w kolejnej zbiórce? Jaką masz wiedzę, żeby czegoś uniknąć w swojej zbiórce? I to będzie dotyczyć różnych obszarów. Będzie dotyczyć narzędzi, będzie dotyczyć współpracy, będzie dotyczyć komunikacji, będzie dotyczyć mocy rzeczy, które, nad którymi pracujesz po prostu w zbiórce. Ale jaka jest ta Twoja nowa wiedza? Jaką masz nową wiedzę? I z niej wyprowadzasz wnioski, nie? Ale czego się dowiedzieliśmy o sobie, o naszej organizacji, o naszej społeczności, o naszych darczyńcach, czego dowiedzieliśmy się o realiach w ogóle, czego dowiedzieliśmy się o naszych podopiecznych, czy odbiorcach jakichś różnych naszych przedsięwzięć, działań, czego dowiedzieliśmy się o naszych umiejętnościach. Masę wiedzy możemy zdobyć na temat swój i naszych działań, naszego fundraisingu, naszego planu i wszystkiego, w czasie zbiórki, takiej wiecie, 6-8 tygodniowej, no nie? Gdzie robimy to, co mamy robić, czego Was uczymy, i potem wyciągamy sobie wnioski, wyciągamy sobie wiedzę, czego się nauczyłem. Nawet jeżeli uważacie, że po prostu zbiórka była totalną porażką, mieliśmy zebrać 15 tysięcy, zebraliśmy 1500 zł i w ogóle no nijak, po prostu nie ruszyło, zamknęliśmy i załamka. Czego się nauczyliście? Czego Ty, fundraiserze, się nauczyłeś? Czego nauczył się człowiek od komunikacji? Czego nauczył się prezes? Czego się nauczyliście? Też w swoim sposobie pracy. To jest niesamowicie, niesamowicie ważne, żeby się uczyć z tego, co robimy. Magda pisze, cieszymy się, że tegoroczna zrzutka jest miesiąc wcześniej. Doświadczenie z zeszłego roku mówi, że początek wakacji to było wyhamowanie. No i mamy cudowną wiedzę na temat dynamiki, hojności i zaangażowania społeczności, nie? Czyli w zeszłym roku był czerwiec, wszyscy poszli na wakacje i ludzie sobie po prostu zapomnieli o internetach, a teraz jeszcze testują maj. I zobaczymy, i zobaczymy. I to będzie niesamowita wiedza dotycząca aktywności społeczności, no nie? I to jest bardzo ważna wiedza. Pamiętajcie, że wiedza o Waszej społeczności to nie jest to, co Wam się wydaje, że wiemy o naszych ludziach, bo oni coś tam, bo coś nam tam, bo chcielibyśmy, żeby oni jacyś byli, nie? Ale właśnie to, co rzeczywiście możemy zaobserwować. Więc wszystko, czego się nauczyliśmy, czego się dowiedzieliśmy. Okej. Tak, ja jeszcze tutaj dopowiem a propos komentarzy i planu kampanii, że ten plan kampanii, który jest na bazarku, plan kampanii fundraisingowej, czyli na bazarku, czy w sklepie, kto nie wie, to sklep armiger.pl, to on jest do Waszego wielokrotnego użytku. To znaczy drukujecie sobie, pracujecie sobie na nim, kreślicie, notujecie wszystko, potem sobie ustawiacie z tego swój dokument i on jest po prostu do wykorzystania wielokrotnie, no nie? Nie tylko wiedza, ale po prostu sam narzędzie, nazywam to narzędziem fundraisera, jest niezbędne, absolutnie niezbędne do pracy fundraisingowej, do planowania zbiórki. I też do podsumowania, bo oczywiście to też tam w jakimś zakresie jest. Więc mamy dwa obszary, więc my sprawdzamy sobie wskaźniki, sprawdzamy sobie naszą wiedzę, patrzymy, czego się dowiedzieliśmy, co możemy, czego się dowiedzieliśmy o świecie, o sobie, o społeczności i tak dalej, te wszystkie rzeczy, o których sobie mówiłam. I trzecia rzecz, którą sobie musimy poobserwować po zakończeniu zbiórki, to są emocje. Co ja czuję jako fundraiser na końcu tej zbiórki? Jak się czuję? Jak się czuje mój zespół? Jak się czują darczyńcy? Jak się czuje społeczność? Jak się czują wolontariusze? Jak się czują beneficjenci przeróżni? I tak dalej. Co czujemy? Bo może być tak, że zebraliśmy dość szybko kwotę, którą mieliśmy zebrać, ale czujemy, że mogliśmy to zrobić fajniej. Wiecie, o co chodzi? Może być tak, że nie zebraliśmy kwoty, utknęliśmy w połowie i trochę nie wiemy, co dalej, bo nam się ludzie rozjechali na urlopy na przykład i chcemy zamknąć i zrobić drugą część później, na przykład też można, ale świetnie się bawiliśmy. W sensie takim, że społeczność nam reagowała, nauczyliśmy się czegoś nowego, wiemy, co ludzie lubią, zaczęliśmy robić live'y i w ogóle świetna atmosfera. Więc widzicie, że emocjonalnie możemy być w totalnie innym miejscu, niż będą nam mówić nasze twarde wskaźniki. I to są tak samo ważne rzeczy. Jak Ty się czujesz ze zbiórką po zbiórce, którą zrobiłeś?
Co czujecie jako zespół? Jak na waszym podsumowaniu, które robicie wspólnie, mówicie o tej zbiórce? Kto się przemęczył? Kto czuje, że spoko, damy radę, następnym razem będziemy wiedzieć, co robić? Jakie padają komunikaty takie gdzieś pomiędzy? Też można wrócić do emocji w trakcie zbiórki. To jest ważne, bo naprawdę to mogą być dwa różne światy. I to jest ważne, by wsłuchać się w te swoje komunikaty, to co Wam mówi Wasz umysł, Wasze ciało, Wasze serducho i po prostu Wasza reakcja na to, co się dzieje, no nie? Madzia pisze, po pierwszej czuliśmy, że stało się coś, co się wydawało niemożliwe. Wielka radość i satysfakcja, pomimo niepełnej kwoty i tak super. Widzicie? Dokładnie o to chodzi, żeby według wskaźników, no nie zrobiliśmy, czyli nam się nie udało, nie zrobiliśmy zbiórki pełnej, ale emocjonalnie po prostu rewelacja, rewolucja i dziewczyny czują, że w ogóle możemy teraz więcej, możemy lepiej, mamy fajną społeczność, ludzie są docenieni, wszyscy się świetnie czujemy ze sobą i budujemy społeczność ekstra, nie? I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy niby nie powinniśmy mieć poczucia sukcesu, ale właściwie to mamy poczucie sukcesu, nie? Czyli jak sobie ten sukces będziecie definiować, też zależy od Was i od waszego feelingu. Ela tutaj podpowiada, że było kiedyś takie pytanie, jak zacząć robić live w NGO i mieliśmy takiego live'a na ten temat, o live'ach NGO-sach, więc wróćcie sobie do tego i odpalcie sobie live'y i zobaczcie, jak się z tym czujecie. To jest kolejna fajna forma, którą możecie wykorzystać, bardzo Was do tego zachęcam. Dziewczyny robią, prawda? Macie, wy robicie regularnie, ale jest wiele miejsc, które nie robią, więc spróbujcie, więc też będziecie czuć, nie? Więc mamy trzy obszary, mamy twarde wskaźniki, twarde dane, liczby, procenty, nie? Ilości, mierzymy sobie, wiedza, która jest niesamowicie cenna przy każdej zbiórce, przy każdej, bez względu na to, jak ją czujecie, czy ją czujecie, że było ekstra, czy czujecie, że to była beznadzieja i w ogóle żałujecie wszystkiego, co zrobiliście, ale to jest mega, mega wiedza. No i trzecia rzecz, właśnie Wasze emocje, Wasz sposób przeżywania tego, co się dzieje w Was w związku z Waszą zbiórką. Jak Wam wpływa ten zastrzyk gotówki, ten przychód, jak Wam wpływa na poczucie stabilności, na przykład, czy bezpieczeństwa Waszej organizacji, nie? Czy, no różne takie rzeczy, które po prostu możecie sobie czuć. Co czujecie do darczyńców? Co myślicie o darczyńcach? Co oni o Was myślą? Jakie komunikaty mieliście od społeczności darczyńców? To jest wszystko niesamowicie ważne, żeby sobie to poobserwować i nazwać i spisać. Teraz podsumowanie robimy jako dokument i tam sobie spisujecie te wszystkie rzeczy. Może być częścią planu kampanii, po prostu ta ostatnia część. Możecie sobie stworzyć jakiś swój szablon, który widzicie, że Wam dużo daje i dotyka Wam różnych obszarów. I w ten sposób możecie sobie monitorować postępy, Wasz rozwój. No po prostu, co jest wspanialszego niż rozwój? No naprawdę, to jest jedna z najlepszych rzeczy w życiu i w życiach organizacji, w życiu człowieka, że możemy się rozwijać, że możemy sobie wyciągać wnioski, uczyć się i rozwijać się razem. Nie? Cześć Marzenko! Cześć Marzenko, w końcu masz kubeczek. Bardzo się cieszę, bo ja już kończę. Także obejrzyj sobie potem od początku i popracujcie sobie też w zespole nad tymi rzeczami właśnie o podsumowaniu zbiórek i po tych różnych aspektach. I jeżeli ktoś jest bardziej emocjonalnym człowiekiem, żeby tylko nie skupiał się na emocjach i ewentualnie wiedzy, ale naprawdę oznaczajcie sobie wskaźniki. One Wam dadzą dużo, dużo dobra, dużo, dużo wiedzy. Przypominam, że wieczorem widzimy się na webinarze, a jutro o tej samej godzinie, czyli o 20 na Facebooku Armigerowym jest live, gdzie będzie Szczepan i Tomasz Kierul. Tomasz, człowiek od naszego planera. Człowiek od naszego planera. W planerze też możecie sobie robić takie podsumowania, nie? Jest tam taka karteczka podsumowanie miesiąca i możecie sobie robić podsumowanie Waszej zbiórki. W jakim stopniu zrealizowaliście wskaźnik o nowych darczyńcach? W jakim stopniu zrealizowaliście założenie na przykład wysłać ileś tam newsletterów albo zorganizować event, no nie? Robicie sobie też podsumowanie, co pomagało, co przeszkadzało. Zrobię zdjęcie, wrzucimy na storiska. Dobra, Ela, wrzucimy na storisku. Na storisku będzie przykładowo, jak możecie sobie do tego wykorzystać planer. No i Tomasz, który jest z nami, pracował nad planerem, będzie jutro o 20 na live na Facebooku, a dzisiaj o 20 widzimy się na webinarze,
który równie będzie o planowaniu, który będzie o zarządzaniu zespołem, będzie o planowaniu zbiórki w kontekście pracy zespołu. Ja jestem bardzo zadowolona z moich notatek, tak się wiecie, chodźcie, będzie fajnie. Od razu moje całe studia podyplomowe mi się przypomniały, jak się przygotowywałam, także myślę, że będzie więcej takich treści. Tak sobie myślę, jeżeli Wam się spodoba i będą Wam potrzebne, to myślę, że będzie więcej. Więc takie mamy właśnie ogłoszenia. Idziecie sobie czytać teraz newsletter, kto nie przeczytał, obejrzyjcie sobie kawę albo sobie wróćcie na początek. Dziś wieczorem jest webinar, jutro wieczorem jest live. Planer jest cały czas dostępny w kilku pakietach w sklepie. Możecie sobie go wykorzystać do własnej pracy, rozwoju i śledzenia postępów i podsumowań. Bierzcie, korzystajcie, nie wiem kiedy będziecie pracować, jak to wszystko będziecie robić, ale to Wam bardzo pomoże. Korzystajcie z tej wiedzy, a potem ją po prostu wdrażajcie i patrzcie, jak rośniecie i się rozwijacie. Zaglądam sobie w komentarze, zaglądam, czy tu jeszcze sobie na kogoś mogę popatrzeć, na Was wszystkich sobie mogę popatrzeć. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jeżeli uważacie, że to jest wartościowe, puszczajcie dalej, udostępniajcie. I zapraszajcie na webinar swoje zespoły, całe zespoły. On będzie w kontekście zbiórki, ale będzie o pracy w zespole. Więc wiecie, ważne dla zespołu, ważne dla zespołu. Mikołaju, chyba Ci budzik chyba zaspał. Budzik Ci zaspał. Zaraz skończę, to sobie przemieniesz, dobra? Dobrze, kochani, dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że coś sobie tam wynotowaliście i sobie wykorzystacie to do pracy. I widzimy się wieczorkiem, przynieście sobie jakieś herbatki lub inne pychotki i będziemy sobie rozmawiać o nowym, tutaj w naszych treściach, aspekcie planowania. Tak, ktoś sobie tu dzisiaj zaspał. Dobra, dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się, planujcie i dobrego dnia. Pa, pa, pa.